Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku podcastu Zbrodnia do kwadratu. W ostatnim czasie słyszymy się rzadziej, ale to nie tak, że mam przestój twórczy, bo mam naprawdę sporo pomysłów na kolejne odcinki. Jednak nie chcę zawalić Was ich dużą ilością słabej jakości. Tak jak Wy pomagacie rozwijać ten kanał, tak też i ja chcę dać coś w zamian. Jeśli mowa o Was, ostatnio w cudzysłowie stuknęło tu 5000 subskrypcji, co jest dla mnie niewyobrażalne, bo jestem tu kilka miesięcy i w ogóle nie sądziłam, że to się tak szybko rozkręci. Tak samo jak grupa, naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie. Sprawa, o której Wam opowiem, jest, jakby to powiedzieć, dosyć sporą tragedią obyczajową. Ze względów oczywistych nie powiem Wam dlaczego, bo mijałoby się to z celem, ale tyle chyba w sumie mogę zdradzić. Cofniemy się do lat 80. i nie wiem jak Wy, ale ja czuję się z tymi czasami nieco związana przez opowieści moich rodziców. Często kiedy dyskutuję z nimi na temat materiałów, które przygotowuję, coś tam ich podpytuję o odczucia z tamtego okresu, daje mi to szansę wczuć się w konkretną historię. Ale nie przedłużając, do dzieła. W latach 80. Zakoniczyn był już częścią Gdańska. Jednak wciąż nie był osiedlem rozbudowanym, bardziej przypominało ono wieś. Z centrum Zakoniczyn łączyła linia autobusowa. Znajdowała się tam pętla. 2 lutego 1980 roku w godzinach porannych 14-letni chłopiec zauważył leżącą na polu obnażoną kobietę. Szybko rozpoznał w niej swoją sąsiadkę Anastazję. Ze względów na rozbieżności w źródłach odnośnie nazwiska, gdyż natrafiłam na dwa Elnertowska lub Erecińska, pominę to nazwisko w dalszej opowieści. No ale wracając. 14-latek podniósł alarm i na miejscu zaraz pojawił się tłum gapiów, notabene zadeptujący wszelkie ślady, jakie pozostały po makabrycznej zbrodni. Jedyną osobą, która nie miała zamiaru podejść, zobaczyć denatki, był jej własny mąż, Jerzy. Mężczyznę długo przekonywała do tego sąsiadka, więc sam w końcu poszedł i rozpoznał Anastazję. Dodatkowo z miejsca zabrał jej torebkę oraz dokumenty. Wszystko to przed przybyciem milicji, która tu znów różnie. Albo wezwał ją sam małżonek, albo chłopak, który odnalazł ciało. Z boku wygląda to dziwnie, bo w głowie mi się nie mieści, że policja nie została wezwana natychmiast. Ale z drugiej strony to były czasy, gdy ludzie nie posiadali telefonów komórkowych, a nawet stacjonarnych. Czasami na okolicy przypadał jeden telefon, który właściciel czasem udostępniał swoim sąsiadom. Dziwnie wygląda też fakt, że mąż ofiary zabrał rzeczy, które miała przy sobie. Tak jakby starał się coś ukryć, ale nikt w tamtym momencie Jerzego nie podejrzewał. Nikt z jego bliskiego otoczenia. Cała Polska żyła co rusz procesami wampirów, Marchwickiego czy Knychały i te procesy spędzały sen z powiek społeczeństwa. Społeczeństwa czy milicjantów próbujących rozwikłać te sprawy. W Gdańsku również często mówiono o napadach na kobiety, przez co te spacerowały grupami czy odprowadzane były przez swoich mężów i ojców do pracy oraz z pracy. Pamiętam, jak kiedyś zapytałam mamę, czy ona jako nastolatka nie bała się ataku jakiegoś zwyrodnialca. I mama wspominała, że z koleżankami odprowadzały się nawet do sąsiednich bloków, gdzie klatki dzieliło tak naprawdę kilkanaście metrów. I to świadczy zwyczajnie o ogromie tej całej paniki, o tym, jak ludzie reagowali w tamtych czasach. Bo teraz nawet słuchając tych wszystkich kryminalnych historii, mój poziom jakiegoś tam strachu wzrasta. A co dopiero, kiedy słyszy się co rusz o jakichś napadach czy morderstwach w okolicy. Wszyscy wiedzieli, że wspólne życie Anastazji i Jerzego nie było usłane różami. Na tym głównie skupiła się milicja.
Kobieta od młodości miała problemy natury psychicznej. Próbowała popełnić samobójstwo, kładąc się na torach, podcinała sobie żyły i lądowała w szpitalach, gdzie w cudzysłowie doprowadzono ją do porządku. Nie wiadomo dlaczego związała się z 9 lat starszym Jerzym. Był całkowitym przeciwieństwem jej ideału. Mężczyzna skończył zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej, a dokładniej uczęszczał do szkoły specjalnej. Nie posiadał dużych umiejętności, praca nigdy się go nie trzymała. W tamtym momencie na koncie miał już pracę w PGR-ze, kotłowni, tartaku czy jako konserwator na uniwersytecie. Właściwie to gdyby nie żona, która wyzwiskami zmuszała go do podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia, mężczyzna zwyczajnie siedziałby w domu. Miał dwie lewe ręce, brakowało mu ambicji, nie wychylał się. Bardzo przeszkadzał jej w nim brak takiej przebojowości. Dodatkowo w sprawach łóżkowych też nie było za ciekawie. Kobieta miała duże potrzeby, w przeciwieństwie do swojego męża lubiła eksperymentować. Dlatego Anastazja często wdawała się w romanse, co potwierdzają ludzie z ich otoczenia. Pod nieobecność męża sprowadzała do domu facetów. Co z nimi robiła, to już można było sobie tylko wyobrazić. Z zeznań sąsiadów wynikało, że kobieta potrafiła znikać na kilka miesięcy, by potem z podkulonym ogonem wrócić do męża. Z jednym z kochanków planowała ponowny ożenek. Mężczyzna nazywał się Janusz i naobiecywał jej tak zwanych złotych gór. Była w nim zadłużona do tego stopnia, że za pieniądze swoje i męża wyremontowała mu mieszkanie, a potem płakała sąsiadce, że została oszukana. Jerzy wściekł się wtedy na żonę i rzucił w nią kapciem, wyzywając od kurew. Ale na ogół to ona wszczynała wszelkie awantury, wszelkie kłótnie, biła męża i wyzywała go. Tydzień przed śmiercią kazała wyprowadzić mu się do matki. I można powiedzieć, że to ona nosiła w tym związku spodnie, bo ona rządziła małżonkiem i wydawała polecenia. Musiał się jej słuchać. Jednak koleżankom z pracy żaliła się, że mąż jest alkoholikiem, że często wyrzuca ją z domu, bije i ma kochanki. Podobno miał zagrozić, że ją zabije, jeśli ta się nie wyprowadzi. Także takie dwie strony medalu w tym momencie. I to na tym skupili się śledczy. Nie pomagały zapewnienia sąsiadów, że Jerzy był człowiekiem cierpliwym i tak naprawdę alkoholikiem nie był. Pił, ale niewiele. Gdzieś nawet przeczytałam, że jak na standardy ich osiedla, można powiedzieć, że nie pił wcale. Więc można sobie tylko wyobrazić, co na tym zakonniczynie w latach 80. się działo. Już dzień po odkryciu zwłok mężczyzna przyznał się do zamordowania Anastazji. Z protokołu wynika, że wieczorem 1 lutego między małżeństwem doszło do kłótni. Jerzy podejrzewał żonę o kolejną zdradę. I tu rozbieżność. Anastazja albo opuściła dom i ruszyła w stronę przystanku. Wtedy mąż udał się za nią, dalej wymuszając rozmowę, albo przyszedł po nią na przystanek po pracy i tam dopiero się pokłócili. W sumie ta druga wersja leży mi tutaj bardziej, bo kobieta tego dnia była w pracy. Bądź co bądź, ta w końcu uderzyła go siatką, a on w napadzie furii rzucił się na nią z młotkiem. Wynika z tego, że mężczyzna planował atak czy też zabójstwo, jeśli nie dojdzie między nim a ukochaną do porozumienia, gdyż młotek schowany miał w tylnej kieszeni spodni. Przeczytam wam teraz fragment wyjaśnień złożonych przez podejrzanego. Gdy więc żona po tej kłótni uderzyła mnie siatką, ja trzymanym w ręku młotkiem, młotek ten wziąłem do ręki już wtedy, gdy podbiegłem do niej. Uderzyłem ją w czoło. Żona po tym uderzeniu przewróciła się na ziemię. Upadła do tyłu na plecy. Zobaczyłem, że z jej głowy leci krew. Krzyczała. Nie miała chyba siły wstać, bo zaczęła się czołgać po śniegu. Stwierdzam, że po pierwszym moim uderzeniu w czoło żona upadła i już się nie podniosła. Czołgała się tylko, aby się ode mnie oddalić, a ja ją biłem młotkiem po głowie tak długo, aż znieruchomiała.
Jerzy niemal od razu wyraził skruchę, co tylko umocniło prokuraturę w przekonaniu, że mają winnego. Narzędzie zbrodni znaleziono w mieszkaniu. Młotek był schowany w szafce i faktycznie znajdowały się na nim śladowe ilości krwi. Jednak podczas badań nie dało się precyzyjnie ustalić, do kogo należała. Podczas wizji lokalnej Jerzy opowiadał krok po kroku, jak wyglądał wieczór, gdy Anastazja straciła życie. Na zdjęciach uwieczniono mężczyznę wskazującego, gdzie doszło do kłótni, w którym miejscu zaatakował żonę. Rozwiązanie sprawy nastąpiło w trybie błyskawicznym, co stało się kolejnym sukcesem milicji. Wiele podobnych zbrodni było bowiem niewyjaśnionych, ale historie, w których mąż zabił żonę, zdarzały się. Postawienie Jerzego przed wymiarem sprawiedliwości było swojego rodzaju formalnością. Wcześniej trafił on jeszcze w ręce psychiatrów. Z ich zapisków wynika, że mężczyzna nie był agresywny, ale miał problemy z pamięcią. Według prokuratury wynikało to z upadku w dzieciństwie. Jerzy miał uszkodzić sobie wtedy głowę. Lekarze, którzy go badali, potwierdzili niepełnosprawność umysłową. Mężczyzna, jak już wspominałam, z edukacją miał niewiele do czynienia. Był człowiekiem prostym i w dzieciństwie został przeniesiony do szkoły specjalnej. Nie posiadał wysokiego IQ czy dużej wiedzy. Według psychiatrów podczas popełnienia zbrodni nie można było mówić o poczytalności. W związku z tym morderca nie mógł odpowiadać za swój czyn i stanąć przed sądem. Zamiast tego trafił do szpitala psychiatrycznego, jak to w takich wypadkach bywa, po prostu by nie stanowić zagrożenia dla siebie i reszty społeczeństwa. Tu historia mogłaby mieć swój koniec i prawdopodobnie miałaby, gdyby nie przypadek. Paweł Tuchlin, czyli okryty złą sławą skorpion, grasował po Pomorzu, atakując i mordując kobiety. Nie będę przedstawiać Wam całej historii seryjnego mordercy, gdyż na jego temat jest już sporo materiałów w formie programów dokumentalnych czy podcastów. Kilka z nich podlinkuję Wam pod filmikiem na YouTube, jeśli interesuje Was oczywiście cała sprawa Tuchlina. W skrócie, przez 8 lat grasował on po północy kraju, atakując kobiety, aż 9 z nich straciło życie. Przez te 8 lat policja też nie połączyła faktów jego modus operandi, który był niezmienny. Do momentu zamordowania 19-letniej Jolanty K. w 1983 roku Skorpion był nieuchwytny, a wpadł przez chciwość. Najpierw ukradł prosięta, a później swojemu sąsiadowi parnik, który połączono ze znalezionym autem na miejscu zbrodni. Samochód ten został wcześniej użyty do przewiezienia kradzionych świń. Ziarnko do ziarnka sąsiad zgłosił sprawę i dzięki czujnej policjantce zgłoszenie trafiło do grupy Skorpion. Grupy, która badała właśnie sprawę tych morderstw i ataków. Do zamordowania Anastazji Tuchlin przyznał się w czerwcu 1983 roku, czyli 3 lata po odnalezieniu ciała. Kobieta była jego drugą ofiarą śmiertelną, a to, że zginęła, było zwykłym przypadkiem. Jak naprawdę wyglądał 1 lutego 1980 roku? W książce Czas Skorpiona autorzy wspominają, że Anastazja i Jerzy faktycznie pokłócili się tego dnia, ale nie wieczorem, tylko z samego rana. Kobieta wybierała się do pracy i poinformowała męża, że nie wróci wieczorem do domu. I to był główny powód awantury. Mężczyzna wiedział, że żona go zdradza i bał się, że w końcu od niego odejdzie na dobre. Dlatego zrobił jej awanturę. Chciał, aby w końcu kobieta zaczęła traktować go poważnie. Anastazja pracowała w zakładach rybnych w Gdyni. Pracowała na 3 zmiany, więc do domu wracała różnie, albo no nie wracała wcale. 28-latka tego dnia odebrała 13. pensję i po pracy odwiedziła koleżankę w sobocie. Tylko że na imprezie nie bawiła się za dobrze. Było źle do tego stopnia, że postanowiła wrócić do domu. I to tak trochę paradoks, bo zazwyczaj do domu nie wracała, a kiedy już postanowiła, to straciła życie. Było późno, zmrok zapadał szybko, a w tamtych czasach zimy były srogie.
Ostatni przystanek, autobus, którym podróżowała Anastazja, znajdował się właśnie w Zakonniczynie, czyli miejscu, gdzie mieścił się jej dom. Tamtym autobusem podróżował też Paweł Tuchlin, dla którego polowanie na bezbronne kobiety stało się swego rodzaju hobby. I to, że znalazł się w autobusie do Zakonniczyna, też było przypadkiem. Anastazja również była przypadkową ofiarą. Masa jest tu przypadków. Bo on nie miał określonego typu kobiet, które zazwyczaj atakował. Anastazja zwyczajnie napatoczyła się w momencie, gdy mężczyzna odczuwał pragnienie pieszczenia się, jak sam to określał. Na ostatniej stacji wszystko zdawało się mu sprzyjać. Osiedle przypominało bardziej wieś. Od przystanku do pierwszych domów trzeba było pokonać odległość około 200-300 metrów. Droga była pusta i nieoświetlona. Wzdłuż pobocza rosły drzewa, a po obu stronach drogi znajdowały się pola. Dodatkowo pogoda była tego dnia okropna. Padał deszcz ze śniegiem i strasznie wiało, co zagłuszało wszelkie hałasy. Około 23:00 oboje wysiedli na pętli. Na nieszczęście Anastazji mąż tego dnia nie wyszedł po nią na przystanek. W końcu miała do domu nie wracać. Tuchlin z młotkiem włożonym w spodnie ruszył za kobietą i już po chwili ją dogonił. Według jego wyjaśnień, jakie złożył, kiedy był już obok, rozpiął rozporek i podniecony wyciągnął swoje przyrodzenie. Złapał kobietę i rzucił swoje słynne: chodźmy się powieścić. Zaczęli się szarpać, a on już po chwili zadał jej pierwszy cios w tył głowy. Tak właśnie zazwyczaj atakował swoje ofiary. Zacytuję teraz fragment książki Czas Skorpiona, w której opisano obrażenia zadane Anastazji. U ofiary stwierdzono obecność licznych ran tłuczonych głowy. Około 10-11. Obrażenia te powstały na skutek zadawania wielokrotnych uderzeń z dużą siłą narzędziem tempokrawędzistym. Stwierdzono wklinowanie migdałków w móżdżku do otworu potylicznego. Śmierć nastąpiła w wyniku porażenia ważnych ośrodków życiowych mózgu. Swoją ofiarę skorpion zaciągnął na pole, gdzie rozerwał jej ubrania, onanizował się i dotykał jej miejsca intymne. Na koniec ją okradł. Anastazja straciła życie w około 15 minut od momentu ataku. Był tak brutalny, że nie była w stanie przeżyć. Po tak niespodziewanym przełomie w sprawie okazało się, że zatrzymany i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym Jerzy jest niewinny. Jednak nie został wypuszczony tak szybko, jak został skazany na zamknięcie. W szpitalu spędził jeszcze rok od przyznania się Tuchlina. 30 sierpnia 1984 roku umorzono śledztwo względem Jerzego. Nie stanowił on zagrożenia, zresztą wielu sąsiadów, a przede wszystkim jego rodzina, nigdy nie wierzyła w jego winę. On nikomu by krzywdy nie zrobił. Jak mama raz zabijała kurę i poprosiła, żeby pomógł, to Jerzyk zemdlał, wspominała jego siostra Halina. Wszyscy przeżywali, że przecież gdyby Tuchlina nie złapano, to Jerzy mógłby spędzić całe życie w odosobnieniu za niewinność. Odsiedział 4,5 roku, a jako zadośćuczynienie dostał od państwa pieniądze. Jak powiedział dziennikarzowi Gazety Wyborczej w 2013 roku, starczyło na zdezelowanego malucha. Dlaczego przyznał się do zabójstwa? Chociaż prokuratura zaprzecza i wszczęto w tej sprawie śledztwo, Jerzy miał być bity i zastraszany podczas przesłuchania. Milicjanci zarzucali mu, że korzonki nie są wytłumaczeniem na to, dlaczego nie wyszedł po żonę na przystanek. O tym nie wspominałam, ale mężczyzna miał tygodniowe zwolnienie ze względu na chorobę. Podejrzane było to, że nie zaniepokoił się nieobecnością żony, że nie wyszedł po nią na przystanek, a co najważniejsze, że nie chciał pójść obejrzeć jej ciała. Co ciekawe, młotek odnaleziony w mieszkaniu Jerzego i Anastazji był dużo mniejszy niż rany, które kobieta miała na głowie. Dodatkowo ciosy padły z tyłu głowy, a Jerzy wspominał o ciosie w czoło.
Psycholodzy stwierdzili, że mężczyzna sam wyobraził sobie, jak morduje żonę przez to, że obejrzał jej ciało i miejsce zbrodni przed przybyciem milicji. To wpłynęło na jego późniejsze zeznania. Dopasował sobie zwyczajnie historię do obrażeń, które zobaczył. Niektórzy twierdzą, że język, który został użyty w protokole przyznania się do winy, że jest on zbyt poetycki, za bardzo złożony jak na język, którym posługiwał się mężczyzna. Jeśli chodzi o bicie i zastraszenie, sama nieraz słyszałam takie historie, gdzie milicja wymuszała w ten sposób przyznanie się do winy, ale tu prokuratura do niczego nie doszła. Cytując Wyborczą. W uzasadnieniu umorzenia prokurator Roman Mirecki napisał wówczas na podstawie opinii sądowo-psychiatrycznej, że Jerzy przyznał się do zabójstwa własnej żony, gdyż w następstwie niedorozwoju umysłowego jest on skłonny do uruchamiania najprymitywniejszych mechanizmów obronnych w sytuacjach życiowych, w których czuje się zagrożony. Niedorozwój umysłowy czyni go też patologicznie podatnym na sugestie. Niewiele wiadomo o tym, co dziś dzieje się z panem Jerzym. Ostatnie wzmianki w prasie pochodzą z 2013 roku, gdy dziennikarz Gazety Wyborczej odwiedził go i zadał kilka pytań. Mężczyzna nadal mieszka w Gdańsku, chociaż wyprowadził się z Zakoniczyna, wyprowadził się do innej dzielnicy 30 km dalej, żyje skromnie, właściwie o ile dalej żyje, bo od tego momentu minęło właściwie 7 lat. I tak kończy się historia mężczyzny, który odsiedział ponad 4 lata za niewinność, odsiedział karę za jednego z najniebezpieczniejszych seryjnych morderców powojennej Polski. Dlaczego nazwałam ją dramatem obyczajowym? Bo dla mnie jest to idealne określenie. Znaleziono kozła ofiarnego, który podbił wyniki systemu. Wtedy ważniejsze było uspokojenie społeczeństwa. Nierozwiązane sprawy prowadziły do psychozy. Łatwiej było oskarżyć o popełnienie przestępstwa jednostkę, niż znaleźć zacierającego po sobie ślady seryjnego, bo Tuchlin był w tym bardzo dobry. Tak jak mówiłam, historię Skorpiona poznacie na innych kanałach, więc zachęcam do zerknięcia do opisu pod filmem. Tam również znajdują się źródła jak programy dokumentalne czy artykuł z Gazety Wyborczej. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast był dla Was interesujący. Zastanawiam się też, czy słyszeliście o tej historii męża zamordowanej Anastazji, bo wiadomo, o Skorpionie słyszał prawie każdy, o jego ofiarach, ale dla mnie Jerzy też tu padł ofiarą głównie systemu, ze względu na to, że podejrzanych najczęściej szuka się wśród partnerów, mężów, ze względu na to, że był w jakiś tam sposób opóźniony w rozwoju. Zastanawiam się też, ile jeszcze osób odsiaduje nie swoje wyroki. W końcu mamy Tomasza Komendę, gdzie tu zbieg okoliczności kilka dni temu wyszedł o nim film. Czy Arkadiusza Kraskę, obaj odsiedzieli po 20 i więcej lat za nie swoje zbrodnie. Teraz nauka się rozwija, można odnaleźć prawdziwych sprawców dzięki niewielkim próbkom DNA. W przypadku pana Jerzego, gdyby nie wyjaśnienia prawdziwego sprawcy, naprawdę mógł spędzić resztę życia w zamknięciu, bo on sam chyba się z tym pogodził. Nie potrafił walczyć, nie dano mu takiej szansy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Teraz już się z wami żegnam, a wy dbajcie o siebie i miejcie oczy szeroko otwarte. Pa, pa.